Jesteśmy teraz na tarasie biurowca przy Puławskiej 2 w Warszawie, gdzie ma swoją siedzibę Veolia. I tutaj stoją trzy ule, które prowadzimy dla Veoli właśnie. Jest to jedna z kilkudziesięciu pasiek, które prowadzimy w miastach w całej Polsce, z czego w Warszawie chyba już tych miejsc jest 35 i łącznie około 140 uli, które są rozsiane w różnych miejscach, nie zawsze na dachach, ale zdarza się prowadzić pasieki w sposób troszkę bardziej przypominający tradycyjne pasieki, czyli na ziemi, gdzieś tam w parku, czy tak jak dla na przykład dzielnicy Wilanów na Kępie Zawadowskiej. Ktoś się może zastanawiać, czemu pszczoły w Warszawie. No tak jak w każdym innym mieście właściwie rosną jakieś rośliny, które wymagają zapylenia. I do tej pory, mniej więcej do 2014-2015 roku obserwowałem spory niedobór pszczół, jak na tą roślinność, która w miastach i w Warszawie zresztą też rosła. Jak to można było zaobserwować? No mianowicie na przykład na kwitnących lipach praktycznie nie było owadów. A normalnie na wsiach taka lipa byłaby oblatywana bardzo intensywnie do tego stopnia, że aż ten bzyk pszczół byłoby dobrze słychać. Wynikało to z tego, że miasta tradycyjnie kiedyś tam wprowadziły zakazy utrzymywania zwierząt gospodarskich, a takim zwierzęciem jest pszczoła. W związku z tym pszczelarze, jeśli oni byli w mieście, a jakieś tam się pasieki małe uchowały, to dosyć mocno uważali na to, żeby się nie ujawnić z tym, że oni gdzieś te ule prowadzą, więc te ule były mocno pochowane w różnych niedostępnych, niewidocznych miejscach i było ich generalnie bardzo mało. Oczywiście poza tym, że w ulach się hoduje pszczołę miodną, bo to jest ten gatunek, ściśle mówiąc, który się hoduje, to są pszczoły dziko żyjące, dzicy zapylacze, inne zupełnie gatunki. Owszem, one są, ale no miasto nie jest ich naturalnym, powiedzmy, miejscem występowania. Generalnie wieś czy tereny naturalne to jest to miejsce, gdzie powinno się one o nie dbać, chociaż okazuje się, że w mieście też one całkiem nieźle sobie radzą i jakby dopełniają się i pszczoły miodne z tymi innymi gatunkami pszczół samotnic. No ale wracając do tej historii, 2014 rok to był taki przełomowy moment, kiedy w Warszawie udało nam się wpłynąć trochę na to, żeby radni zmienili niekorzystne zapisy regulaminu utrzymania porządku i czystości, gdzie ten zakaz hodowli pszczoły miodnej był. No i od tamtego czasu można już legalnie hodować pszczoły, jeśli tylko jest zachowane minimum 10 metrów odległości od granicy działki. A jeśli ule są na dachu, no to 10 metrów od okien sąsiada. Ta odległość jest bardzo racjonalna i ona wynika z tego, że do 10 metrów, nawet z jakimś tam zapasem, to jest taka strefa, którą pszczoły mogą bronić czy uznawać za kogoś, kto w tą strefę wejdzie, za potencjalne zagrożenia. Od tego czasu, 2014 rok, można powiedzieć, Warszawa była w takiej awangardzie. W Polsce dość dużo miast wprowadziło podobne zapisy pozwalające na hodowlę pszczół, więc to jest taki trend, który parę lat temu się zaczął, a prawdopodobnie będzie jeszcze się rozwijał. Jak sobie pszczoły radzą w mieście, albo w ogóle jaki jest sens tego jeszcze stawiania, to może tylko dopowiem tak, że powinni na tym korzystać i ludzie, bo się uczą o pszczołach i mają wspaniały miejski miód, który jest niepowtarzalny. O tym miodzie mogę powiedzieć jeszcze więcej, ale generalnie smak, czystość tego miodu są niesamowite i jest on właściwie rarytasem. Ale najważniejsze to chyba ta świadomość ludzi, którzy dowiadując się, że pszczoły są, obserwując na przykład ule gdzieś tam z biurowca, z okien, zaczynają być może coś tam więcej dowiadywać się o pszczołach. Super, jak się zaczynają troszczyć o to, co rośnie w okolicy, albo w ogóle jak można pomagać pszczołom, o czym też powiem. Po drugie, miasta korzystają na tym, że rośliny są dobrze zapylone. W pszczelarstwie jest takie pojęcie dopszczelenia, czy też niedopszczelenia, albo przepszczelenia okolicy. No właśnie te zjawiska, które można w miastach obserwować, raczej wskazują na to, że miasto jest niedopszczelone, czyli jest za mało pszczół na to, żeby zapylić skutecznie okoliczną roślinność. Zdarza się w Polsce teren przepszczelony, czyli jest za dużo pszczół. Zwykle są to tereny, gdzie
bardzo dużo pszczelarzy zaczęło hodowlę, jest duża konkurencja wśród pszczelarzy i nagle się okazuje, że na 30 km kwadratowych jest na przykład parę pasiek po 30-40 uli, łącznie 200 uli. Za dużo, żeby te pszczoły się skutecznie, że tak powiem, skutecznie pracowały i dały pszczelarzowi jakąś tam istotną nadwyżkę miodu ponad to, co same potrzebują. Ale myślę, że taki efekt do pszczelenia powinni też zauważyć działkowcy. Może zauważyli, może to połączyli te fakty, ale generalnie jest to naukowo udowodnione, że pszczoły w bliskiej okolicy upraw, można powiedzieć, przyczyniały się do tego, że średnio o 30% wzrastają plony, ale też sama jakość owoców na przykład, czy warzyw jest lepsza niż zapylonych w sposób taki przypadkowy wiatrem albo nieprawidłowo czy niedostatecznie zapylonych przez owady. No i trzecia rzecz, czemu te pszczoły w mieście, jest to fajna rzecz dla samych pszczół, jak się okazuje. Bo ja przynajmniej z punktu widzenia pszczelarza obserwuję, że te pszczoły o dziwo w mieście mają się lepiej niż te same pszczoły, które trzymamy pod Warszawą, a mianowicie w Wildze. Tam jest zresztą tradycyjnie prowadzona pasieka, w której zaczynałem całą przygodę pszczelarską w latach 90. Ciągle ta pasieka funkcjonuje. No i jakie jest porównanie? Wieś dzisiaj to jest wieś, która jest intensywnie użytkowana przez rolników, intensywne uprawy, często opryskiwane, mało terenu naturalnego, który jest często gdzieś tam wydzierany, żeby tylko powiększyć ten areał. Dużo wchodzi takich sposobów i upraw, czy sposobów upraw, które są ubogie dla pszczół. Teoretycznie sad jako fajne miejsce dla pszczół jeszcze 30 lat temu, dzisiaj praktycznie poza 2 tygodniami kwitnienia w kwietniu jest pustynią dla pszczół, bo nawet trawę pod drzewami się intensywnie kosi. Środowisko miejskie jest też fajne z tego względu, że tutaj rośnie dosyć duża różnorodność kwiatów. Gdzieniegdzie kwitnie, coś zakwita, jak przekwitnie, to najczęściej pszczoły mogą znaleźć sobie jakiś inny pożytek. Na wsiach często jest tak, że jak mamy 10 hektarów, to zaraz obok jest inne pole, dosyć duże. Jak coś przekwitnie, to nagle pszczoły tracą bardzo duży obszar kwitnienia i zaczyna się czasem dla pszczół taka głodówka, którą w trakcie której pszczelarz jakby musi interweniować i pszczoły podkarmiać. W miastach ta spora różnorodność wynika z tego, że są różne nasadzenia wzdłuż dróg, w parkach, nawet ogrody botaniczne, a stąd na pewno pszczoły dolatują do ogrodu botanicznego UW na Belwederskiej, do łazienek. Także one sobie zawsze coś znajdą i w badaniach miodów zresztą rzeczywiście wychodzi taka spora mieszanka ciekawych nektarów, które pszczoły zbierają. Kolejną rzeczą, która jest pozytywna w mieście, to jest długość sezonu. Miasto to jest, jednak to jest wyspa ciepła, czyli tutaj jest zawsze ten stopień, powiedzmy 1,5 stopnia więcej niż poza miastem. Jest cieplej, w związku z tym pszczoły jakby mają więcej okazji do tak zwanego oblecenia się. To jest szczególnie ważne na przykład na wiosnę. Po długiej zimie, którą one spędzają w ulu, one mogą wtedy, jeśli w mieście mogą wyjść, temperatura jest około tam 11 stopni, to one w mieście się oblecą, na wsi często jest te 1,5 stopnia mniej i jeszcze ten moment nie następuje. No a takie rzeczy, które się stereotypowo kojarzą z Warszawą, czy też w ogóle innym miastem, typu smog i tak dalej, owszem, to smog nie jest stereotypem, jest tym problem, ale na szczęście ten problem omija pszczoły. Dlatego, że smog występuje zimą i pszczoły zimą nie latają, nic nie nektaruje, pszczoły w takim razie nie mają jakby styczności z tym problemem, nie produkują wtedy miodu, także to cudownie omija w ogóle termin produkcji miodu. Jak się kończy sezon grzewczy, to dla pszczół zaczyna się sezon lotów, a dla przyrody zaczyna się sezon rozwoju roślin, kwitnienia pierwszych roślin. Także fajnie się to nie zazębia. Parę rzeczy płynnie o miodzie, który jest super niesamowity i tak dalej. Smaki się miodu biorą z tego, że pszczoły zbierają jakiś tam określony, w danym momencie dostępny dla nich miks nektarów
z roślin, które w tym momencie kwitną. Pszczoły zresztą lubią takie masowe kwitnienie i one pozostają wierne kwiatom do końca mniej więcej kwitnienia danej rośliny, czyli jak zakwitną akacje w okolicy, to pszczoły, zaczynając pracować na kwiatach akacji, będą się starały trzymać tej akacji do końca, przy czym nie wszystkie pszczoły z ula pracują na tej akacji, inne pszczoły gdzieś szukają innych pożytków, innych kwiatów, w związku z tym każdy miód właściwie kwiatowy jest wielokwiatowy, bo tam jest mnogość tych różnych nektarów, natomiast zwykle jest tak, że jakieś jeden czy dwa nektary dominują, smakowo nadają ton, nadają kolor temu miodowi, dlatego możemy mówić o takiej gatunkowości miodów, czyli jakiś tam gryczany, akacjowy, lipowy i tak dalej, bierze się z tego, że tam niekoniecznie jest nawet większość nektaru z, na przykład z lipy, tylko jest po prostu więcej niż 20-30% i to już wystarczy, żeby nadać tam ten charakterystyczny smak, czy zapach, czy właściwości. No i my, zaczynając w 2014 roku w Warszawie, stawiając pierwsze ule dla Galerii Arkadia i Służewskiego Domu Kultury, myśleliśmy, że na przykład zebraliśmy jakiś miód z plantacji mięty, bo miał ewidentny posmak miętowy. Okazało się w badaniach, że po prostu jest to taka mieszanka nektarów z lipy i koniczyny białej, która sprawia, że jest taki lekki posmak mięty. W innych badaniach okazało się, że zbieraliśmy miód kasztanowcowy. Zdarzył nam się miód w tym roku i w zeszłym roku miód winobluszczowy, gdzie po prostu takiego miodu nikt poza miastem nie jest w stanie uzyskać, bo nie ma takiej dużej ilości danego gatunku rośliny kwitnącego w jednym czasie, żeby pszczoły z tego zebrały tak zwany pożytek towarowy, czyli tą nadwyżkę dla pszczelarza. Także tutaj jest naprawdę ten miód niesamowity, jeśli chodzi o gatunkowość. Jednym z ciekawszych miodów, jaki zebraliśmy z Warszawy w ciągu tych paru lat, to był miód spadziowy. Spadź to jest akurat miód, który nie ma nic w związku z nektarem, bo nie powstaje z kwiatów, tylko powstaje z tego, co wydalą mszyce, które żywią się sokami drzew. I pamiętam jak dziś, że tak powiem, w 2016 roku, 10 września, temperatura 30 stopni, żeśmy zbierali potem miód spadziowy ze spadzi iglastej, czyli drzewa iglaste w Warszawie były prawdopodobnie oblepione mszycami lub jakimś tam gatunkiem mszyc lub czerwców i pszczoły mocno zebrały ten miód, było go bardzo dużo, niesamowity miód, zdarzył się nam jeszcze raz w tym roku na Wilanowie, ale jest to na przykład taki rarytas, który się nie zdarza co roku. Zresztą obserwuję, że mniej więcej co roku są pewne prawidłowości, ale dużo rzeczy się nie potrafi nie powtórzyć, czyli to środowisko miejskie jakoś tam reaguje na to, co się dzieje w przyrodzie, co się dzieje w pogodzie i prawdopodobnie gdzieś tam pszczoły sobie wybierają to, co im bardziej pasuje i w danym roku kwitnie na przykład to obficie. W tym roku na przykład nie zanektarowała praktycznie lipa, albo inaczej, zanektarowała, ale deszcze intensywne wypłukały praktycznie cały nektar, w związku z tym na przykład miodu lipowego prawie nie było. Co do miodu jeszcze, to ciekawe jest to, że miód z Pragi może się różnić od miodu zebranego w tym samym momencie z Mokotowa, bo pszczoły nie latają bardzo daleko, ale jednak też nie latają jakoś bezpośrednio przy samym ulu, szukając nektaru. Zwykle tak pszczoły szukają kilometr, 2-3 kilometry od ula takich najbogatszych źródeł nektaru. Jak nie mają nic ciekawego w tym obszarze, to potrafią latać nawet ponad 5 kilometrów. Notabene udowodniliśmy parę lat temu, że pszczoły latają więcej niż nawet 7 kilometrów, bo pszczoły z uli na Ochocie latały na Bemowo, na pole rzepaku, przy ulicy Lazurowej było takie pole rzepaku. Pewnie już dzisiaj tego pola nie ma, ale przyniosły nam miód rzepakowy praktycznie do centrum miasta, co było takim dowodem, bo z innego miejsca nie mogły po prostu przynieść i policzyliśmy ten dystans, to prawie 7,5 km było w prostej linii, więc pszczoły sobie tam spokojnie poradziły z tym pod koniec kwietnia. Zawsze można postawić na balkonie tą chociażby nawet jedną doniczkę z roślinami zielnymi, przyprawami, czymkolwiek co będzie kwitło i wykorzystać to nie dość, że w kuchni, to jeszcze owady się na tym pożywią, bo bazylia też zakwitnie. Którą można zrobić i się przydaje bardzo owadom, to jest poidełko. Poidełko jest obok mnie zrobione dla tych pszczół. W zasadzie poidełko to jest bardzo prosta rzecz. Chodzi tylko o to, żeby to było
stałe miejsce. Od mniej więcej marca do października ciągle wilgotne. I żeby tam się nie potopiły te owady, czyli dobrze jest wsypać coś, jeśli to jest woda, która wypełnia jakiś zbiornik. No, najlepsze zdecydowanie są naturalne zbiorniki, ale ich może często brakować w bezpośredniej okolicy pszczół, czmieli, nie wiem, jakichś tam innych owadów. Najprościej talerz zasypać jakimś tam grysem, kamyczkami, które zbierzemy i co jakiś czas zalewać to wodą. Fajnie jest to postawić w słonecznym miejscu, szczególnie na wiosnę, więc wtedy ta woda się szybciej nagrzewa, jest łatwiej, czyli jest lepiej wtedy przyjmowana przez owady. Szybciej mogą ją pobrać, bez większego ryzyka. No i to właściwie wystarczy, tak? Czyli zasypane gdzieś w miejscu jakiś talerzyk czy miska z kamykami i dolewana tam woda. Jeśli ktoś ma ogródek, fajnie jest stworzyć jakąś tam, czy wężyk, który będzie kropelkował na jakieś stałe miejsce. Jeśli to będzie rzeczywiście stałe miejsce, to pszczoły prędzej czy później się o tym dowiedzą. Ta informacja zostanie przekazana i będą sobie tam mogły korzystać, jak będą chciały. Jak nie będą chciały, to sobie będą korzystać z czegoś innego. Ale ta woda jest pszczołom na pewno niezbędna do tego, żeby utrzymać temperaturę w ulu i odpowiednio się odżywiać pyłkiem i miodem, który wytwarzają. Na koniec chciałem zostawić Was z ideą po prostu tego, żeby kibicować pszczołom, żeby pomagać pszczołom, dlatego że jest spory problem z populacją pszczół, owadów, w ogóle zapylaczy, która dramatycznie maleje, w związku z tym róbmy wiele, żeby tworzyć naturalną, przyjazną dla zapylaczy zieleń, stawiając poidełka, zmieniając miejsca zabetonowane w zielone i to się naprawdę przysłuży, przynajmniej w mieście, do tego, że tym pszczołom będzie się żyło lepiej.